A więc tak, dawno, dawno temu wczoraj, pięcioletnia staruszka, która miała wysokiego syna o niskiej wzroście, siadała na drewnianym kamieniu z słonecznym cieniem i co mówiąc rzekła, ale dzisiaj palnym rosnym czasem. Dwie godziny później dwóch policjantów nieco pijanego nieproszyka doprowadzili go do sodowy, nakarmili wodą, nakarmili, napoili siamę. Paru godzinków nieproszyk wstał. Poszedł do adresnięte jeziorem, w którym stał trzy łódki. Jedna cała, drugiej pół trzeci, ale nie było. Siadł do trzeciej łódki, popłynął na bezludną wyspę, na której mieszkali biali murzyni, szedł na gruszkę, strzesł tu pietruszkę, a spadł mu rzep. Poszedł na rynek sprzedawać marchewki. Tą historię napisał niemy pisarz na 325 fałdce cukinki dziewczynki, która zmarła w chwili swoich narodzin, trzymając w ręku bezbarwne kwiatki i kwadratowe kółko. Dziękuję.